Nie wiem, chodzą do pracy, robią zakupy. Cieszą się, smucą, złoszczą, ale jak co robią? Odpoczywają, pracują, jeżdżą, podróżują. Co robią? Wszyscy... Bo jem. Wszyscy jedzą. Wszyscy jedzą. Wszyscy jedzą, oczywiście. Wszyscy jedzą. Cześć, ja nazywam się Paulina Nawrocka, to jest podcast Zabawy jedzeniem, a właściwie cykl w ramach podcastu Zabawy jedzeniem cykl pod tytułem Wszyscy jedzą. Właśnie o tym, że jedzenie obecne jest właściwie w każdej innej dziedzinie życia, i dziś tą dziedziną, nad którą się pochylę, będzie sztuka. A to za sprawą rozmowy z Justyną Stasiek Karabin, najprawdopodobniej najbardziej znaną historyczką sztuki w polskim internecie, jak sama o sobie pisze. Justyna prowadzi fantastycznego bloga minerva.pl. Minerva jeśli jeszcze nie znacie tej strony, to bardzo polecam waszej uwadze, będzie oczywiście podlinkowany w opisie tego odcinka. Justyna jest absolwentką historii sztuki, pracuje w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i na obrazach. Na malarstwie, ale i nie tylko zna się jak nikt, i była dla mnie oczywistym wyborem do tej rozmowy. Rozmowy nagranej, zresztą, dość dawno temu, bo kilka miesięcy czekała na zmontowanie. Na początek też jeszcze kilka słów wyjaśnienia. Długa była przerwa. Ponad kilka tygodni czekaliście na kolejny odcinek. Bardzo Was za to przepraszam. Kilka czynników na to wpłynęło, trochę osobistych, trochę zdrowotnych zawirowań. Mam nadzieję, że największe kryzysy już za mną, przynajmniej chwilowo. I żeby trochę udobruchać tych, którzy cierpliwie czekali, aż jakiś nowy odcinek się pojawi, to powiem tylko, że planuję do końca roku jeszcze przynajmniej trzy. I zapowiadają się naprawdę ciekawe odcinki. A i mam na wielką nadzieję, że ten dzisiejszy trochę Wam to czekanie wynagrodzi, bo naprawdę Justyna z wielką pasją opowiada o sztuce. A i na moją prośbę poszukała w niej trochę spożywczych akcentów. Nie wszyscy wiedzą, że od września można mnie regularnie słuchać w jedzeniowym temacie na antenie Radio Tok FM w każdy poniedziałek, w poniedziałkowy wieczór o 19:20 emitowana jest moja audycja otwarta kuchnia. I choć obiecywałam sobie, że nie wpłynie to w żaden sposób na publikację podcastów, to myślę, że troszkę mogło mieć wpływ, zanim załapałam rytm pracy nad tymi audycjami. Taki właśnie regularny, cotygodniowy, to trochę czasu minęło, a przy tym zaspokajałam swoją potrzebę cyklicznie mówienia o jedzeniu. I myślę, że zabawy jedzeniem troszkę oberwały rykoszetem, ale obiecuję poprawę, bo dużo tematów, dużo odcinków i dużo fantastycznych gości. Czeka na Was w nadchodzących tygodniach. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie i że wspieracie, bo oczywiście podcast ten finansowany jest z kieszeni moich słuchaczy, którzy wspierają mnie na platformie patronite.pl patronite ukośnik zabawy jedzeniem. Tam można do tego grona dołączyć. Patronkom i patronom szczególnie dziękuję za cierpliwość. I jeszcze jedno ogłoszenie przed docelową rozmową. Jak wynika z tego, co czytam w internecie, za kilka dni jest Black Friday, który wyrósł na okazję numer jeden do robienia różnych przed Świątecznych zakupów, i właściwie większość twórców internetowych, jakieś promocje robi, jeśli oczywiście ma coś do sprzedania. I nie przyszłoby mi to do głowy, gdyby nie pytania, które dostałam w tej sprawie, gdyż, jak większość z Was wie. Niecały rok temu ukazał się mój e-book, moja elektroniczna książka Kluski, Teoria i Praktyka, czyli 200 stron poświęconych polskim kluskom, prawdziwa elektroniczna encyklopedia. Postanowiłam więc i ja taką promocję przygotować, jeśli ktoś z Was oczywiście jeszcze tej publikacji nie ma. A na przykład chciałby, no to 40% zniżki na hasło kluseczki czeka na Was pod adresem sklep.zabawyjedzeniem.pl. Jeśli ktoś jeszcze tej publikacji nie ma, no to chyba najlepsza okazja, żeby się w nią zaopatrzyć, ponieważ sklep mój będzie funkcjonował tylko do końca tego roku. Nie mam w nim nic innego na razie do sprzedaży. Więc stwierdziłam, że bez sensu jest go tak utrzymywać, kto miał kupić, czy kto ma kupić. No to najlepsza okazja, żeby jeszcze to zrobić. Kod kluseczki: sklep.zabawyjedzeniem.pl. Koniec końcika autopromocyjnego i zapraszam już Was teraz do wysłuchania rozmowy z Justyną Stasiek Harabin o jedzeniu w sztuce. A goszczę dziś w odcinku Justynę Stasiek Harabin, historyczkę sztuki. Muzealniczkę i autorkę bloga Minerva. Dzień dobry. Dzień dobry. I Justyna też tu jest dokładnie z tej samej serii, tych osób, które zostały wtedy w sierpniu nagrodzone na Influencers Live. Wtedy właśnie wpadłam na pomysł tego cyklu. Nagroda w kategorii kultura. Tak, <grym> wtedy się też poznałyśmy. <grym> no i gdy wpadłam na pomysł właśnie tego odcinka, to od razu wiedziałam, że do, to ciebie do tej rozmowy chcę zaprosić, a rozmowy o tym. O jedzeniu, oczywiście, jak wszystkie w ramach zabaw jedzeniem. Rozmowy o tym, że jedzenie jednak chyba jest trochę istotniejsze niż niektórzy chcieliby myśleć, bo w gruncie rzeczy. Można je znaleźć w absolutnie każdym poważnym muzeum na świecie. To prawda, wiesz, tak e, zastanawiałam się, gdy zaprosiłaś mnie do tej rozmowy, czy ja w kontekście sztuki będę miała coś e, ciekawego do opowiedzenia i czy ten temat pasuje. I zaczęłam się, wiesz, zastanawiać. Przechodziłam sobie w, gło w głowie przez epoki i pomyślałam: kurczę, to jest bardzo ważny i obecny w sztuce temat, ale jest tak właśnie dlatego, że jemy wszyscy jedzenia potrzebujemy. I okazuje się, że już od starożytności właśnie w, w sztuce możemy znaleźć e, dzieła sztuki i różnego rodzaju realizacje, które właśnie ten temat jedzenia e, pokazują. No tak i to jest takie w gruncie rzeczy oczywiste, no bo biorąc pod uwagę, że sztuka oddaje to, czym żyjemy, co nas zajmuje, no to każdy je, każdy jadł i już ryciny Egipcjan w jaskiniach widać, że też jedzenia dotyczą. Tak, dokładnie tak jest i to też jest bardzo interesujące, bo jeśli mówimy o jedzeniu w sztuce, to niekoniecznie chodzi tylko o samą, samą tą dosłowną warstwę, bo to, że jemy, to oczywiście też jest bardzo ciekawy temat, ale bardzo często też to jedzenie coś konkretnego znaczy i chodzi też nie tylko o samo właśnie samo jedzenie jako jako przedmioty jako owoce warzywa czy dania ale też o sposób jedzenia o to kto je jak je kiedy je i na przykład z Idąc, powiedzmy, chronologicznie w tym temacie, bardzo ciekawe były uszty rzymskie. Rzymianie znani, z, oczywiście chodzi o starożytność, więc Rzymianie byli bardzo znani z tego, że lubili dobrze bisiadować. I na przykład tam... E, ten motyw tej uczty, takiej syto zastawionej, bardzo często zakrapianej też mocno jest bardzo interesujący, bardzo często się pojawia. No ale też już wtedy właśnie pojawiają się takie, takie symbole, gdzie na przykład dany owoc, dany przedmiot coś konkretnego znaczy i na przykład jeszcze będąc właśnie w tym temacie starożytnego Rzymu, mamy na przykład winne grono, winogrono i mamy Boga greckiego Dionizosa, czy rzymskiego Bachusa, który właśnie bardzo często pojawia się w przedstawieniach jako bóg płodności, bóg wina, no i też często wstawiony. <grymne> Na przykład Michał Anioł stworzył rzeźbę Pijany Bachus i rzeczywiście on się z gracją, bym powiedziała, ale delikatnie, delikatnie nim zawiewa. Więc, więc rzeczywiście, tak jak mówisz, już od starożytności, ale idąc dalej przez wieki, później jest też bardzo interesująco, na przykład y, trafiłam kiedyś na bardzo fajny artykuł, który y, opisywał uczty w średniowieczu, czyli znowu ten sam motyw co wcześniej, ale to było bardzo interesujące, ponieważ autor tego artykułu podkreślał, że y, owszem, w średniowieczu jest wiele przedstawień, gdzie ludzie jedzą. To znaczy o właśnie, to jest ważna informacja, bo oni są przedstawieni przy stołach zastawionych jedzeniem, pięknie odświętnie ubrani, ale właśnie chodzi o to, że nie przedstawiani są w trakcie samej konsumpcji. Czyli Teoretycznie siedzą przy stole, ale nie jedzą. Inaczej niż w starożytności. No, dokładnie. I tutaj chodzi o to, że to jest bardzo ciekawy e, taki element, kiedy jedzenie i niejedzenie jest jednocześnie e, nośnikiem pewnej informacji o nas i o tym, czy jesteśmy dobrzy albo źli. Mhm. Bo okazuje się, że między jedzeniem a obżarstwem jest delikatna granica. I tak naprawdę, kiedy chciano powiedzieć e, o jakimś niemoralnym e, zachowaniu, to właśnie mówiono o tym, że człowiek się obżera. Czyli to było postrzegane jako coś absolutnie negatywnego, i są takie przedstawienia, kiedy na przykład e, widać na obrazie dwa stoły, przy jednym e, siedzą ładnie ubrani ludzie e, i patrzą na to jedzenie. A drugi stół się obżera, opija, jest bijatyka, jakaś, jakaś szarpanina, i to jest właśnie taki na zasadzie kontrastu przedstawienie rzeczy moralnych i niemoralnych, dobrych i złych. I na przykład też w przedstawieniu. Mm, Takim z średniowiecznej miniatury, z takiej księgi modlitewnej w Bonie jest przedstawienie Ostatniej Wieczerzy. To też w końcu jedna z najbardziej, chyba najsłynniejszych wieczerzy w sztuce uh -huh. Ostatnia wie Wieczerza, motyw ewangeliczny. I tam jedyną osobą, która spożywa tak naprawdę pokarm jest Judasz, który oczywiście jest osobą, która Chrystusa zdradziła, więc samo to spożywanie przez niego, ta czynność jest właśnie postrzegane jako coś niewłaściwego. I tutaj rzeczywiście, z drugiej strony, jeśli jestem jeszcze przy, przy średniowieczu, to dokładnie w tym czasie pojawia się i tworzy bardzo ciekawa średniowieczna legenda o tak zwanej e, mitycznej Kukani. Kukania to była taka kraina szczęśliwości. Mhm. Gdzie można było robić to wszystko czego nie wypadało tak naprawdę. W Kukani było pełno jedzenia, to była kraina mlekiem i miodem płynąca, byśmy powiedzieli. W Kukani jedzenie w zasadzie rosło wszędzie, spadało z nieba w postaci kiszek, można było jeść do woli, nie trzeba było za to płacić. Co więcej, można było nieustannie odpoczywać. Nie trzeba było pracować. Pieniądze leżały w sakiewkach, były nikomu niepotrzebne. Można było być też rozwiązanym seksualnie, czyli w zasadzie można było robić to wszystko, czego w normalnym świecie, w średniowiecznym, w średniowiecznej społeczności mu robić nie wypadało. I też jest bardzo ciekawy taki obraz Bruegla, już oczywiście późniejszy, nie średniowieczny, który właśnie przedstawia troje leżących postaci, I to się nazywa w krainie pieczonych gołąbków, i oni właśnie w takich sennych, le, leżących, właśnie pozycjach marzą o, o jedzeniu e, i o takiej krainie, właśnie takiej arkadii, e, gdzie właśnie to jedzenie stanowi podstawowy dowód na to, że są szczęśliwi, bo mają co jeść, bo wiadomo, w średniowieczu te fantazje bardzo często też pokazywały obawy tego, że jedzenia po prostu nie było. Ludzie bali się głodu, musieli ciężko pracować, więc hmm, no, marzyli o tym, żeby jednak tą sytuację jakoś odwrócić. To jest ciekawe, bo z jednej strony to jedzenie właśnie w, w tych średniowiecznych wizjach jako coś, do czego się dąży, coś o czymś się marzy, a z drugiej strony, jak przywołujesz tę ostatnią wieczerzę z Judaszem, jeden, który je, to jedzenie jako coś takiego, no, nie do końca fajnego, nieczystego, brudnego, przyziemnego, zdecydowanie lepiej bym się chyba odnalazła na obrazach starożytnych. <grym> no tak, to znaczy, generalnie, kiedy mówimy o jedzeniu w sztuce, to ono bardzo często pokazuje też pewien nasz status społeczny, bo to, że jemy i mamy co jeść, to już jest sukces, a jeszcze to, co jemy, też jest bardzo interesujące. Na przykład w, w Rzymie, właśnie w te, te misy zostawione owocami, to wszystko była tak naprawdę informacja o tym, że, że mamy dostęp do takich rzeczy. I później w tych innych, późniejszych już przedstawieniach tak samo możemy poznać, co kto je, więc. Po pierwsze, właśnie dostajemy informacje na przykład na temat mód kulinarnych w danym czasie, czyli wiemy, że takie i takie danie było popularne, wiemy jak ludzie jedli, czy mieli zestawy stołowe, czy nie, czy używali sztuczców, czy nie, to też jest bardzo ciekawe. No, i y, później dowiadujemy się, co jedli, jakie produkty były dla nich popularne, jakie produkty były y, najbardziej popularne na danym terenie. W zasadzie, mówiąc właśnie o takich przedstawieniach jedzenia, nie sposób mi wspomnieć o martwych naturach, czyli to wydaje mi się, że może to jest nawet coś, co się jako pierwsze chyba no, kojarzy. Tak, Tak, ja jako. No, nie jestem jakąś wielką specjalistką, nie znam się za specjalnie na sztuce i nawet przyznaję się do tego bez strasznego wstydu. No, nie można jakby wszystkim się w życiu interesować, ale. Ale zawsze, jak jestem jakimś muzeum, jak mam do czynienia z malarstwem, to jest to, co zwraca moją uwagę na pierwszym planie. Czy jest jedzenie, co jedli? No i ten motyw najbardziej chyba obecny w malarstwie, czyli właśnie malowanie jedzenia. Tak jest. Martwa natura, jako taki osobny gatunek malarski. Ona się tak usamodzielniła dość późno, mówimy o XVII wieku, bo wcześniej oczywiście była obecna w malarstwie, ale był to temat y, dla ówczesnych niewystarczająco istotny, żeby potraktować go autonomicznie, więc on się pojawiał oczywiście w różnych przedstawieniach religijnych, historycznych, ale nie stanowił głównego wątku, tylko albo wątek poboczny, albo jakąś, był jakąś częścią kompozycji. W tle. Tak, 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 dokładnie. Dok dokładnie w tle. był w tle, właśnie tak. A już powiedzmy od XVII wieku, martwa natura pojawia się właśnie samodzielnie, jako temat właśnie wystarczająco interesujący. Te najciekawsze to są martwe natury holenderskie, zdecydowanie. I tam właśnie też pojawia się bardzo ciekawe wątki. Co pojawia się na tych talerzach. No, tam są różnego rodzaju właśnie oczywiście smakowite potrawy, sery. Holendrzy mieli dobry dostęp. No właśnie. Też wszystkie inne importowane produkty, e, bardzo popularne, ekskluzywne, czasami niedostępne, więc to pokazuje i przedstawia bardzo, bardzo mm, wystawne. Smaczne z pewnością stoły na przykład holenderskich kupców, ale też e, jeśli mowa o martwych naturach tych XVII-wiecznych, to one zawsze oprócz tego, że przedstawiają jedzenie, mają też tą drugą warstwę, taką bardziej e, bym powiedziała metaforyczną. Więc e, bardzo często te martwe natury mówią o tym, że nic nie trwa wiecznie. To jest to słynne memento mori, pamiętaj o śmierci. I ja przyznaję, jestem ogromną fanką tego malarstwa, bo ono jednocześnie ma w sobie właśnie taką lekkość, taką e, pochwałę życia, takie carpe diem, stół zastawiony jedzeniem, wszystko wygląda pięknie i smacznie, można pić, jeść i cieszyć się życiem. Ale jednocześnie wiemy, że te rzeczy... Czy zjedzone, czy tym bardziej pozostawione same sobie za chwilę zgniją. I też bardzo często jest tak, że te potrawy na tych obrazach już są lekko nadpsute. I to jest takim moim zdaniem bardzo wymowny, właśnie symbol tego, że, że wszystko jest w życiu tak naprawdę tylko na chwilę. I oprócz jeszcze, oczywiście, jedzenia też bardzo pięknie tutaj prezentują się kwiaty, które też zazwyczaj są pokazywane właśnie w takim rozkwicie, ale tuż zaraz pewnie zaczną więdnąć. Więc ten motyw vanitas, tego, tego przemijania tutaj jest bardzo, bardzo wyraźny i to jedzenie idealnie się do tego nadaje, żeby właśnie pokazać tą ulotność życia. A masz jakieś ulubione, martwe natury? Takich ulubionych chyba nie, ale rzeczywiście, jeśli miałabym wybrać jakiś taki okres, to chyba to ma malarstwo niderlandzkie, nowożytne. Jest w tym malarstwie Jakaś wyjątkowa nostalgia, jakaś melancholia i to jest coś, co ja sobie absolutnie cenię chyba najbardziej, więc zdecydowanie strzelałabym w te niderlandzkie martwe natury. Jest taki malarz, nazywa się Clash Van Heda, też jest słynny Jan Wermer i to też warto o nim powiedzieć, wprawdzie on nie jest malarzem e, martwych natur, to znaczy nie tylko, znany jest bardziej z takich kameralnych scen we wnętrzach i gdzie przedstawia różne klasy społeczne i tutaj u niego też jest bardzo 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 uroczy obraz przedstawiający służącą nalewającą mleko do zbanka. i to jest ta słynna mleczarka i tam ta martwa natura właśnie jest e, przedstawiona w taki bym powiedziała w prozaiczny, ale tylko na pozór sposób i to jest właśnie taka codzienna czynność i jest nawet taki piękny też wiersz Szymborskiej, która nawiązuje do tego obrazu, że dopóki mleczarka wlewa mleko do dzbanka, to świat nie zasługuje na koniec świata. No, bardzo piękny. Wierszu. Ja właśnie sobie wygooglałam e, Martwą naturę z wiśniami, truskawkami i agrestem. I wygląda jak powiew lata. Piękna jest rzeczywiście. No i właśnie to jest to, że z jednej strony taka soczystość, jest smakowitość, taka esencja życia. Nie oszukujmy się, jedzenie jest super. Mm -hmm. Ja jestem z tą osobą, która nie je tylko, żeby przetrwać, ale absolutnie, żeby też cieszyć się tym, jeść dobre rzeczy i delektować się tym właśnie samym rytuałem jedzenia, tego, co się je, z kim się je, gdzie się je. I tutaj właśnie jest taka zachęta, że, hmm. że może być smacznie, ale jednocześnie to zawsze ma jeszcze właśnie taki potekst, że jedz szybko, bo za chwilę możesz już nie zdążyć. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę, tak jak mówisz, stosunkowo późno, bo ledwie ile? 300 lat temu, jedzenie zasłużyło na to, żeby być głównym bohaterem, tak naprawdę, na obrazie. Tak, ale jeszcze sobie właśnie teraz przypomniałam absolutnie fantastycznego malarza i to jest rzecz, która się w historii sztuki pojawiła chyba tylko raz i to jest malarz, z, mówimy tutaj o drugiej połowie XVI wieku, więc jeszcze wcześniej niż, niż, niż te nasze martwe natury holenderskie. To jest malarz włoski, nazywa się Giuseppe Arcimboldo i sprawa wygląda tak, że u niego wszystko to, co jest na obrazie, to są owoce i warzywa, czyli generalnie... te twarze takie tak? z owoców, <laughs> czyli generalnie wszystko to, co on namaluje, to jest martwa natura, z tym, że różnica jest taka, że ta martwa natura przedstawia jeszcze jakąś okres postać. I to jest niezwykle intrygujący y, taki przykład, kiedy z niezwykłą fantazją trzeba przyznać, jak na czasy, w których jednak w sztuce panowały określone ramy i zasady, tworzy się tego typu prace, y, byśmy powiedzieli już takie surrealistyczne w formie, mhm. gdzie powiedzmy y, na przykład, nos postaci to. Ogórek, jego broda to gruszka, a zęby to, nie wiem, zielony groszek i, mm. w, i robi się z tego taki kolasz trochę, oczywiście jest to praca malarska i on z tych właśnie warzyw, owoców e, tworzy coś niesamowitego, tworzy na przykład alegorie wiosny, lata, jesieni, oczywiście używając do każdej pracy pasujące do danego właśnie okresu warzywa i owoce, te, które właśnie w danym momencie są najbardziej popularne. To się może wydawać, że to brzmi jak właśnie robienie tych ludzików z kanapek w przedszkolu mojej córki, to jest A, ale to jest zdecydowanie bardziej zaawansowane i te jego obrazy są takie rozbuchane aż, te owoce są takie pełne, te postaci są takie trochę ciekawe, trochę przerażające, to szalona fantazja. Szalona fantazja, absolutnie y, nietuzinkowe i takie ekscentryczne, Podejście do sztuki, no naprawdę fantastyczne, i nie ma się co dziwić, że właśnie dlatego, między innymi, Salvador Dali był wielkim fanem tego malarstwa i być może nawet go jakoś inspirowało, ale rzeczywiście jest to rzecz absolutnie no, taka wyjątkowa, zwłaszcza na, na ówczesne czasy. Co potem? Idziemy dalej i może trochę więcej jedzących ludzi? Myślę tu o jakimś śniadaniu na trawie. <laughs> Oj tak, rzeczywiście y, to jest interesujące, że. W zasadzie nawet do teraz, ten temat w ogóle nie wygasł. To nie jest tak, że był jakiś moment w sztuce, gdzie martwa natura była w ogóle nieobecna, bo fakt mogło być tak, i pewnie tak było, że jednak były momenty, gdzie była mniej popularna, czy gdzie próbowano ją trochę odsunąć ze względu właśnie na, taki, na taką banalność tematu, ale nawet w tym momencie, kiedy właśnie sztuka się zupełnie zmienia, i mam tutaj myśli ten okres przełom XIX i XX wieku, kiedy pojawiają się impresjoniści, którzy. Że jako pierwsi troszkę błyszczą te wszystkie zastane zasady malarskie i dalsze kierunki już na początku XX wieku, kiedy mamy tą całą naszą wspaniałą awangardę światową i pojawiają się nowe style, jest ich bardzo wiele, to w zasadzie każdy z tych artystów, a przynajmniej większość wciąż, sięga po ten temat, bo też warto powiedzieć, że w ogóle martwa natura dla artysty była też bardzo często takim sposobem na wykazanie swojego talentu artystycznego. I do tej pory przecież podczas prac studenci. W ramach takich prac warsztatowych tworzą kompozycje, malują martwe natury, szkicują, uczą się po prostu poprawnego rysunku, poprawnego warsztatu, malując czy właśnie e, modela, czyli tworzą akty, ale też właśnie bardzo często tworzą martwe natury. I na przykład taki francuski malarz Paul Cézanne myślę, że też w większości znany. im znany. Nawet ja znam. <laughs> no właśnie, e, bierze na warsztat martwą naturę i ona dla niego jest tak naprawdę punktem wyjścia do eksperymentów malarskich. Sezan trochę zaburza perspektywę. U niego mamy wrażenie, że te jego stoły z jabłkami, bo to najczęstszy motyw Trochę tracą równowagę, ale oczywiście jest to zabieg y, przemyślany i celowy, no i ta martwa natura w tej, w tej sztuce, byśmy powiedzieli, już współczesnej z ostatniego wieku też jest właśnie y, bardzo istotna, ale no, rzeczywiście trzeba przyznać, że czasami też zmienia się kontekst, w jakim ona się pojawia. I mam tutaj na przykład na myśli, że w momencie też pojawienia się takiej komercjalizacji świata, czyli mam to na myśli, zwłaszcza. Drugą połowę XX wieku, nurty powojenne i popart. Pojawia się kultura masowa, pojawia się reklama, rządzić swoimi prawami i pojawia się Andy Warhol, który maluje puszkę zupy pomidorowej. No, wjeżdża zupa Campbella. Tak jest. Wieża zupa Campbella. Jak się okazuje, nie jedna, bo oczywiście pomidorowa jest tą najbardziej znaną, ale tych zup na tym jego obrazie były 32. I to były wszystkie już w tym czasie dostępne. Zupy, które Campbell wypuścił na rynek amerykański. I Warhol postanowił stworzyć taką kompozycję w prostokątnym formacie, gdzie te zupy niczym, jak na sklepowych półkach, zostały poukładane w rzędach. Każda ma inną etykietkę, niemalże są podobne, prawie że niemalże takie same, ale różnią się właśnie te etykietki, napisy. Jest tam kurczak, pomidory i masa innych smaków. Trzeba przyznać, że Warhol poczuł o co chodzi właśnie w tej masowej produkcji, i trochę stworzył coś, co na ówczesne czasy było bardzo kontrowersyjne, bo postanowił Rzucić to do świata sztuki i powiedzieć: OK, to my też będziemy tworzyć tak, takie prace, które są tworzone właśnie w taki zmasowany sposób czy w formie serigrafii, czy, czy, czy w ogóle druku niekoniecznie malowane. Czy to taka martwa natura na wiek XX? Idea podobna na malowanie popularnego produktu spożywczego, tylko że w wydaniu bardzo współczesnym. No tak, tak byśmy może mogli w sumie powiedzieć, chociaż oprócz tych takich popartowych wybryków byśmy to powiedzieli. Choć oczywiście teraz jest to absolutnie uznane, wydaje to mi się, tak. za sztukę, ale nie było takie, kiedy się pojawiło i ludzie byli bardzo oburzeni, jak można robić takie rzeczy. My już z perspektywy czasu patrzymy na to z, oczywiście zupełnie inaczej. E, ale też, e, oprócz tego, nadal artyści tworzą takie standardowe przedstawienia martwych natur. Nie są to przedstawienia kontrowersyjne i nadal aktualne. Przed tym e, Warholem była jeszcze bardzo ciekawa sprawa, i tutaj chciałabym powiedzieć o futurystach czyli też takim kierunku, który się na początku XX wieku zrodził, e, gdzie poeta Filippo Marinetti, to był jeden z, ze współzałożycieli futuryzmu, wymyślił coś takiego jak, to się nazywało manifest e, futurystyczny manifest kuchni, czy mani, dokładnie mani, manifest e, kuchni futurystycznej, o, tak to brzmiało. Futuryści z założenia negowali wszystko co było tradycyjne, co kojarzyło się z przeszłością, ich manifest mówił dość wprost, jakby spalmy muza biblioteki i w ogóle zachwycajmy się nowymi technologiami, czyli z, dokładnie umaszynowieniem uh -huh. wszystkiego, prędkością, mocą, energią. I mówi tak: w końcu to włosi więc mówi: dajcie spokój z tym makaronem. Przecież to jest tragedia, żeby być tra takim tradycyjnym. <głos> <głos> więc powiedział, makaron jest beznadziejny, odrzućmy makaron. Oczywiście to był bardzo poważny manifest artystyczny, jednocześnie dotyczył tylko i wyłącznie właśnie kulinariów. I futuryści powiedzieli, dobra, to my sobie teraz stworzymy nowe, nowe metody, nowe, nowe sposoby na kuchnię i na przykład zapraszali na takie spotkania kulinarne, w czasie których obowiązywały określone zasady. Nie można na przykład było rozmawiać między sobą, tylko do danego dania była dostosowana określona muzyka, każdy tam miał swoje. Na przykład rozpylany był też ozon w powietrzu, żeby było poczucie, że jesz obiad po deszczu i też na przykład zakładano, że, że będą stworzone takie jakby kalendarzyki z tabletkami, brzmi bardzo futurystycznie dosłownie i przenośnie, które będą zastępować jedzenie, czyli będziesz sobie brała tapsa i zaspokujesz swój głód. Brzmi jak z filmu Science Fiction, mm -hmm. rozwiązanie z Powiedzmy z lat 30. XX wieku, a przynajmniej taki pomysł. Ale takie przygotowanie kolacji, gdzie jest zadbane o to, żeby i muzyka była odpowiednia i zapachy, to i bardzo współcześnie funkcjonuje, bo na przykład są prowadzone takie kolacje degustacyjne, które są eventami, jakby wydarzeniami. Same w sobie spogranicza właśnie sztuki kulinarnej i sztuki wysokiej, więc to wychodzi na to, że. Futuryści trochę podnosili kolację, jedzenie do rangi sztuki wysokiej w ten sposób, do performanceu. Dokładnie o to im chodziło, żeby z tego rytuału jedzenia i z samego jedzenia stworzyć coś więcej i stworzyć sztukę, żeby podnieść to dokładnie do rangi sztuki, tak na to spojrzeć. I oczywiście ich metody były momentami kontrowersyjne, czy nawet zabawne z naszego punktu widzenia. i no, nie przyjęły się jakoś na długo, ale w ten sposób dali do zrozumienia, że to jest dla nich coś bardzo istotnego i oni zdecydowali właśnie w taki sposób e, mówić o tym jedzeniu, żeby, żeby nadać temu głębszy sens. I dokładnie tak jak mówisz, ponieść to absolutnie do rangi czegoś artystycznego, a nie tylko takiego prozaicznego, e, prostego. U Van Gogha też jedzenie jest e, i są też nawet jedzący ziemniaki, <laughs> dlatego zwróciłam uwagę. Rzeczywiście, jedzące ziemniaki to jest takie pierwsze ważne dzieło Van Gogha i. Tutaj już jest bez większych metafor, raczej to jest malarstwo takiej prawdy życiowej, bo przedstawia rodzinę górników, którzy zasiedli wieczorem do kolacji. I obraz jest e, niezwykle taki wymowny, bym powiedziała trochę przejmujący, ponieważ utrzymany jest w takich ciemnych, takich zielonkawych, właśnie brązowawych tonacjach. Jest trochę przygnębiający. Ta rodzina siedzi przy stole... E, nad nimi świeci się tylko taka chyba z tego co kojarzę mała lampka ale chyba nie ona jest źródłem światła oni mają takie zapracowane twarze zmęczone życiem no i jedzą te ziemniaki też to nie jest jakieś wyszukane danie ale coś co pozwala przeżyć Van Gogh stwierdził że namaluje właśnie taką prawdę bez upiększania bez udawania że jest inaczej tak się pochylił w stronę człowieka to dla niego był bardzo ważny obraz w ogóle powstały te chyba dwie wersje tych jedzących w tym samym roku, w 1885, nawet pamiętam datę. Mm -hmm. Ale żeby m, stworzyć te dwa malarskie dzieła, m, artysta stworzył bardzo wiele szkiców przygotowawczych to było dla niego bardzo istotne bo on dopiero zaczynał karierę więc on chciał stworzyć coś bardzo takiego mocnego dobrego no, wydaje się, że jej się to mu bardzo udało ale też u niego pojawia się sporo martwych natur też w takim właśnie bym powiedziała bardziej naturalistycznym wyrazie po prostu przedstawiające rzeczy które widział oczywiście nie pozbawione jego charakterystycznego stylu nie do podrobienia Van Gogha bardzo łatwo jest dzięki temu poznać takiej nerwowej tej jego kreski tej ekspresji, więc no, też, też to u niego było obecne. Jakby nie patrzeć, słonecznik, czyli chyba najbardziej absolutnie znany obraz Van Gogha, słoneczniki. Słonecznik też do jedzenia może być, bo zarówno robimy z niego oleje, jak i ziarenka są do jedzenia, a dość powiedzieć, że na początku tego roku robiłam zabawy jedzeniem z mistrzem sztuki barmańskiej, który kiedyś podczas konkursu światowego przygotowywał właśnie koktajl i jego inspiracją były właśnie słoneczniki Van Gogh'a, dlatego koktajl zawierał jakieś elementy słonecznikowe. Więc tutaj też kolejny taki kamyczek do ogródka tego, jak jedzenie albo i picie ze sztuką czasem może się przenikać. Mamy jedzących ziemniaki, czyli jedzenie bardzo przyziemne, trochę obraz ponury w klimacie, ale i często to jedzenie jest też motywem, czy posiłek, wspólnym motywem takich właśnie no, słynnych obrazów. Czasami obrazów, które się jedzie obejrzeć do jakiegoś muzeum, i to jest właśnie na przykład e, śniadanie na trawie maneta. <noise> tak, maneta. Rzeczywiście jest śniadanie na trawie i ono też jest bardzo interesujące, bo ono tak naprawdę bardziej to, że jest to śniadanie, to wszyscy zwracają uwagę, że siedzi między mężczyznami, siedzi naga kobieta i to mhm. rzeczywiście jest obraz na, na ówczesne czasy bardzo kontrowersyjny. I, I taki wyzwolony byśmy powiedzieli teraz, zwłaszcza, że kobieta patrzy w stronę widza, i ona z tą swoją nagością sobie doskonale radzi, zerka e, w, w właśnie na nas i pytanie, kto się bardziej spieszy, ona czy my. Więc to jest faktycznie bardzo ciekawy motyw, a, a też dlatego, że obraz jest na tyle już taki, bym powiedziała, w kulturze i nawet w popkulturze już osadzony, że bardzo często do tego obrazu się wraca i tworzy się. Sceny, nie wiem czy filmowe, być może tak, na pewno wydaje mi się, że gdzieś widziałam, ale nie umiem teraz powiedzieć tytułu. Natomiast bardzo często późniejsi artyści wracają do tego motywu i, na przykład, też jest takie śniadanie na trawie takiego polskiego artysty Jerzego Dudy który już bardziej w takim lokalnym, swojskim klimacie maluje właśnie takie śniadanie, śniadanie wśród robotników. Więc ten motyw się bardzo często później pojawia yy, i zostaje przetwarzany właśnie przez, przez popkulturę. To chyba zdecydowanie myślę najsłynniejsze śniadanie w sztuce. Patrzę, że jedzenie jest, ale tak jak mówisz, na no mało kto na nie zwraca uwagę, bo głównie ta naga kobieta, ale jest tu jakaś bułka, jakieś rozsypane owoce, raczej symbolicznie niż chyba do jedzenia. Tak, zdecydowanie myślę, że rzeczywiście jedli śniadanie, natomiast modelka kradnie naszą uwagę, absolutnie, i ciężko jest zapamiętać, co znajduje się tak naprawdę na, na, na tym kocu. Ci, którzy tak jak ja kochali w pewnym momencie życia film Amelia, na pewno kojarzą też inne śniadanie, czyli Obraz śniadanie wioślarzy Renoira, bo tam sąsiad głównej bohaterki właśnie maluje reprodukcję tego obrazu. No tu już jedzenie jest zdecydowanie więcej, bo stół zastawiony chociaż chyba nikt nie je. <śmum> Mam nadzieję, że to nie jest tak jak wcześniej wieczór. <śmum> nie, oczywiście żartuję. Tak, tutaj bardziej jest właśnie scena taka towarzyska i też widać po tym, jak oni są ubrani. To jest zdecydowanie wyższa warstwa społeczna. To śniadanie tutaj ma też taki bardziej mm, towarzyski akcent, chyba tak jak normalnie i do tej pory, sposób na miłe spędzenie czasu. Yy, I też myślę, że dla artysty, który malował po prostu sceny z życia, jedno z ciekawszych tematów i też z, pretekst do namalowania zarówno postaci, jak i, jak i przedmiotów w takim kontekście właśnie warsztatowym, czyli właśnie pochwalenia się swoimi umiejętnościami. No ale jeśli chodzi o jedzących, to ostatnie wieczerze Leonardo da Vinci jest chyba takim obrazem, który każdy z nas ma przed oczami, bo jest bardzo intensywnie eksploatowany zarówno przez jakby kulturę, religię. No i tam też prawie nikt nie je. No tak, bo tam też to jedzenie, oczywiście, jak wiadomo, jest uczta, więc apostołowie i Jezus spotykają się w trakcie ostatniej wieczerzy która też rzeczywiście w kontekście religijnym ma niezwykłe e, znaczenie, bo jest początkiem ustanowienia w ogóle Eucharystii i też jeśli mówimy o jedzeniu, to też religia jest tu bardzo istotna, bo na przykład bardzo ważnym symbolem, który właśnie zostanie rozpoznany przez e, powiedzmy na przykład katolików, będzie ryba, chleb e, i to będzie e, symbol Chrystusa, więc e, też tak naprawdę jedzenie pojawia się też w religii, i też idąc tym tropem oczywiście w sztuce, więc ten Chrystus, ten Ichthys, on będzie właśnie rybą w starożytności, też będzie właśnie później tym chlebem i, wi i winem. Ostatnia Wieczerza też jest tym momentem, który poprzedza jakby ten moment, gdy Chrystus powie, że ktoś z was nie zdradzi. Ten Judasz tam jest też obecny, więc no, faktycznie naj, najbardziej znana ostatnia wieczerza i też najbardziej znana uczta chyba w sztuce. Chociaż nie jedyna, bo jeśli mówimy o sztuce renesansowej, to też byli inni artyści, którzy tworzyli właśnie takie uczty. Na przykład bardzo ciekawy był taki malarz, nazywał się Paolo Veroneze i on malował takie bardzo duże kompozycje też przedstawiające ucztę. On też namalował kiedyś ostatnią wieczerzę, ale niestety ona się nie spodobała ówczesnym władzom. Mam na myśli władze kościelne, bo tam się pojawił jakiś mężczyzna, który chyba Płynie krew z nosa, jakiś pies biega, ktoś jest brzydko ubrany, jest błazen, są pijący ludzie i już uznali, że to jest troszkę takie no, nieodpowiednie do tematu. Ostatniej wieczerzy, nawet wiem, że artysta został wezwany sąd, przed sąd jakby inkwizycyjny. Polecono mu przemalować dzieło sztuki, ale on się nie zgodził. Powiedział, że to ja sobie zmienię tytuł i nazwał ten obraz Ucztał Lewiego, czyli też inny ewangeliczny motyw, i to już przeszło. No właśnie mi mignęło, że pierwszy proces o dzieło sztuki taki tak. znany w historii. I o jedzenie jakby I nie patrzeć. I o jedzenie w, wśród nieodpowiednich ludzi, w nieodpowiednich okolicznościach. A jeśli chodzi o nasze polskie podwórko? Mamy jakieś y, znane przedstawienia jedzenia. Ja od razu powiem, co mi przychodzi do głowy. Przychodzi mi do głowy pomarańczarka kierymski, y, bo tam faktycznie są owoce, chociaż oczywiście też nie o te owoce chodzi, tylko o tę kobietę. No ale to jest coś, co jak myślę o tym, że faktycznie widać to jedzenie i ono gra jakąś rolę, no to, to mam w głowie ten obraz. Ale no ja nie jestem, nie znam za wiele też, ale tak się zastanawiam, czy coś ci się kojarzy, czy któryś z naszych malarzy, twórców albo malarek. Miał do jedzenia upodobanie. Powiem ci szczerze, że nie jestem w stanie teraz nie. wyłapać żadnego takiego nazwiska, bo wszystkie te przykłady raczej kojarzą mi się z tym podejściem takim warsztatowym, wyznaczeniu Martwa natura jako właśnie nie. sposób na pokazanie swoich umiejętności malarskich. I tutaj ja jestem fanką kolorystów, czyli kapistów polskich takiej grupy malarskiej, która właśnie poprzez kolor też jakby tworzy kompozycję płótna i ten kolor jest dla nich tutaj kluczowy i tam te martwe natury, one się pojawiają bardzo często. To jest Jan Cybis, to jest Hanna Rudzka-Cybisowa, no to jest wiele innych właśnie twórców, którzy też tą martwą naturą tam eksploatują właśnie w takim, bym powiedziała, bardziej artystycznym, typowo artystycznym kontekście. Zazwyczaj to jedzenie na tych obrazach w tej sztuce wygląda ładnie, ale no, też nie zawsze tak jest. Tak jak wspominałaś, czasem to jest trochę nadpsucie, trochę nadgryzienie, trochę krajobraz po bitwie, na przykład po jedzeniu, ale czasem jest i jeszcze brutalniej. To prawda, od razu jak mówisz, to mam przed oczami w zasadzie dwa albo nawet trzy obrazy, które przedstawiają e, jedzenie przed, jak to powiedzieć, przed obrobieniem, mówiąc brzydko, czyli po prostu mięso, zabite zwierzę, rozczłonkowany wOł rozciągnięty. takim moim, może nie, nie, wiem, nie chcę użyć słowa najpiękniejszym, bo to, to nie jest adekwatne słowo, ale bardzo um, mocnym obrazem, który robi duże wrażenie, jest obraz um, takiego francuskiego malarza, który się nazywa, żydowskiego pochodzenia, um, Chaim Soutine i on, Namalował właśnie taki rozczłonkowany wół. Myślę, inspirując się trochę, tak zakładam, że znał obraz Rembrandta, też o takiej samej tematyce. I z Sutinem był taki problem, że on był bardzo znany z tego, że był człowiekiem bardzo kontrowersyjnym, takim ekscentrycznym. I on, e, przynajmniej jak głosi anegdota, takie mięso przynosił sobie do domu i ono tam giniło. Jego sąsiedzi już nie mogli wytrzymywać, bo smród ich odstraszał, ale on mówił, przepraszam bardzo, ale sztuka jest tego warta, bo chodzi mi o wydobycie z tego mięsu, mięsa odpowiedniego koloru, taki, który mu się podobał najbardziej, i on wtedy takie mięso malował. Więc jeśli była to prawda, no to niewątpliwie mieliśmy do czynienia z trudnym sąsiadem, no ale jak sam wspominał, czego się nie robi dla sztuki. I też właśnie taki motyw tego mięsa w formie właśnie takiego rozczłonkowanego zwierzęcego ciała. Też użył Francis Bacon, który też lubił nawiązywać do dawnych mistrzów, ale jednak sposób jego kreacji malarskiej jest zupełnie nowy, intensywny, też bardzo ekspresyjny i on też właśnie korzysta z tego typu tematu. Tylko, tylko w tym wypadku to też dla artystów jest po prostu coś, co im pozwala właśnie na, na stworzenie czegoś niezwykle emocjonującego, Wyrzucenie siebie właśnie jakiejś takiej emocji, no i też takiej kreacji malarskiej, niezwykle intensywnej, bo naprawdę, w, zwłaszcza u Francuza, to mięso jest niezwykle takie czerwone i takie no, aż krzyczące z płótna, ale widocznie uznał, że właśnie ten kolor mięsa jest tutaj najlepszy. Temat jest bardzo kontrowersyjny faktycznie e, i ciężko jest na to patrzeć w takich kategoriach estetycznych, natomiast niestety albo stety sztuka to nie tylko to, co jest piękne i ładne, to, co nam się podoba sztuka to jest też to, co jest brzydkie i kontrowersyjne i jeśli wejdziemy z założenia, że jej celem jest nie tylko estetyzacja, ale zwłaszcza poruszanie, sprawianie, że przeżywamy coś po swojemu, no to to tutaj też jak najbardziej wpisuje się w tę definicję właśnie takiego wstrząsania, nie tylko głaskania po głowie. Teraz jeszcze tak myślę, bo tak jak my mówiłyśmy o tych futurystach, którzy robili coś w rodzaju, no byśmy współcześnie powiedzieli, performanceu. No to sztuki współczesne też czerpią właśnie z, z, z jedzenia, tak naprawdę, z procesów. I tu mi przychodzi na myśl to obieranie ziemniaków w muzeum, które po prostu było chyba Julita Wójcik, prawda? No tak, mamy obieranie ziemniaków, ale mamy te też słynną Natalię LL, o której też było bardzo głośno swego czasu. Dokładnie. Dokładnie z, to była właśnie ten cykl Sztuka konsumpcyjna, gdzie, gdzie artystka na, z takich mu, zmultiplikowanych ekranów pokazuje się nam jako właśnie osoba, która je banana i robi to w sposób, powiedzielibyśmy, dwuznaczny, bo jednocześnie jest to czynność spożywcza i jednocześnie kojarzy się z czynnością seksualną, więc, więc to też mamy właśnie dokładnie ten motyw trochę takiej konsumpcji i tego nadawaniu, pewnym czynnością określonych znaków i właśnie znaczenia i odczytywania tych znaczeń, więc y, mamy też, co więcej, nie wiem, czy pamiętasz, ale też ostatnio była bardzo głośna akcja z bananem przyklejonym plastrami, y, plastrami tak, do, do płótna i to też już była w zamyśle artysty już sztuka, więc sam banan tutaj wystarczył jako coś, co się je też do, do tworzenia, powiedzmy, dzieła sztuki. To, czy to jest sztuka, czy nie, no to nie będziemy się tutaj chyba rozgadywać, bo wszystko zależy od tego, jak ją obecnie zdefiniujemy, a jak wiemy obecnie tych definicji jest sporo, więc w zależności, którą przyjmiemy za słuszną, no to nasze dywagacje pójdą w stronę albo pozytywne, albo negatywne, czyli albo uznamy, że tak, okej, okay, to wystarcza, ktoś inny powie, nie, no dajcie spokój, kto to widziało, no ale no taką mamy teraz właśnie, m, taki mamy klimat, <grym> abym powiedziała i no, i teraz już jest nam trochę trudniej, bo musimy sobie sami zdefiniować, czasami mam wrażenie, według własnej wrażliwości i potrzeb, co dla nas sztuką jest, a co nie. No i też robi to za nas, oczywiście, też powiedzmy, rynek sztuki i wszystko to, co dzieje się dookoła nas. No to się trzeba we własnym sumieniu zastanowić. Na przykład podczas super kolacji degustacyjnej, kiedy widzimy jakieś totalnie ulotne dzieło jakiegoś wybitnego kucharza, czy to sztuka. Czy jeszcze tylko kolacja? Myślę, że niektórzy ze swoim talentem kulinarnym spokojnie mogliby jakby zasługiwać na miano, jednak, artystów. I można by ich posiłki pokazywać w muzeum. No a Was zachęcamy podczas wizyty kolejnej w jakimś muzeum do zwrócenia uwagi. Na to, ile tam jedzenia. To prawda, to prawda, bo zachęcam do wizyt w muzeach, nie tylko pod kątem kulinarnym, ale skoro mam już okazję, to zachęcam do wizyt w muzeum w ogóle, bo to jest. E Niezastąpiona forma przeżywania i y, 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 y miłego spędzenia czasu, chociaż pewnie być może niektórym wydaje się, że jest inaczej, ale zapewniam, że z podejściem na zasadzie nie muszę wiedzieć wszystkiego, ale mam oczy i czuję, i to wystarcza, żeby po prostu przeżyć fajnie czas, to zapewniam, że to jest już dużo. Po prostu wejść, pozwolić sobie na na niewiedzę pozwolić sobie na poznanie czegoś nowego, nawet pozwolić sobie na stwierdzenie, że coś nam się po prostu nie podoba. To jest wszystko dla nas i nie musimy się martwić tym, że pewne rzeczy jakby wydają się poza naszym zasięgiem, czy tam wrażliwością estetyczną, właśnie w sumie o to w, o to w tym wszystkim chodzi. To jeszcze pytanie po napisach: A co jedzą muzelniczki podczas pracy? Boję się, że jak powiem głośno, co jemy, to naprawdę będzie, że reklamuję bardzo niezdrowe no, nawyki no. żywieniowe. Ale tak, bardziej serio, to, to to, co albo sobie przyniesiemy z domu, albo to, co uda nam się kupić. Zazwyczaj po prostu przynosimy sobie coś swojego, więc e, powiedziałabym tak, trochę zdrowo i trochę niezdrowo, tak dla równowagi. O. Pięknie Ci dziękujemy. Dziękuję. Tyle dla was dzisiaj przygotowałam w tym odcinku cyklu Wszyscy jedzą. Mam nadzieję, że nasza rozmowa wam się spodobała i zainspirowała nie tylko do jedzenia, ale może i do wizyty w muzeum, choćby wirtualnym. Zachęcam was do oceniania mojego podcastu na Spotify, na Apple Podcasts, można tam też wystawić recenzję, można subskrybować na YouTube i można oczywiście mnie też wspierać na platformie Patronite, patronite.pl, ukośnik zabawy jedzeniem i chciałam po raz ostatni podziękować w tej formie w formie audio, w formie podcastowej, moim patronkom i patronom, bo od następnego odcinka podcastu te podziękowania będę umieszczać na stronie, na Facebooku, na Instagramie, a nie będę już robić tej podcastowej wyliczanki. Bardzo, bardzo dziękuję Alicji, Adamowi, Annie, Rysi, Małgorzacie, Lilianie, Ewie, Marii, Anecie, Mai, Walentynie, Agacie, Patrykowi, Alicji, Damianowi, Marcie, Małgorzacie, Joannie, Marcie, Kalinie, Kasi, Wacławowi, Beacie, El Lizzie, Emili, Łukaszowi, Jagodzie, Joannie, Łukaszowi, Adzie, Annie, Rafałowi, Aleksandrze, Irminie, Oli, Asi, Katarzynie Annie, Oli, Karolinie, Annie, Magdzie, Eli, Mateuszowi, Agnieszce, Aleksandrze, Ajce, Kasi, Markowi, Michałowi, Annie, Magdalenie, Natalii. I Małgorzacie, jestem Wam niezwykle, niezwykle wdzięczna za wsparcie. Szczególnie w takich okresach jak ten ostatni, kiedy podcasty nie ukazywały się z taką częstotliwością, jak powinny. Za co jeszcze raz bardzo przepraszam. Dziękuję, że jesteście. Trwacie, wierzycie, że to nie koniec zabaw jedzeniem, bo naprawdę to nie koniec. Będzie tylko ciekawiej. Przypominam, że jeśli chcecie kupić e-booka o kluskach, to najlepsza, a może i ostatnia taka okazja: sklep.zabawyjedzeniem.pl, kod kluseczki. 40% zniżki dla Was. Zapraszam na mojego Instagrama, konto zabawy jedzeniem, na mojego Facebooka i oczywiście do pisania maili. Do mnie, bo uwielbiam kontakt z Wami. Jak zwykle, dziękuję za czas poświęcony na słuchanie mojego podcastu i do usłyszenia.